duża brawa. Piotr, no w tym roku niestety nie udało się po przygodzie na ostatnim rajdzie, ale jaki to był dla Ciebie sezon tak naprawdę? No nie udało się, tak, otarliśmy się, można powiedzieć, o tytuł Mistrza Polski, ale był to fajny sezon, tak, był to sezon, w którym poczyniliśmy bardzo duże kroki, bardzo duże postępy, pracowity przede wszystkim sezon, bo startowaliśmy pierwszy sezon w tej klasie, najsilniejszej klasie i wydawało mi się, że to będzie to samo niż w klasie TH, jednak tutaj te wymagania są zdecydowanie większe. Także sezon bardzo pracowity, sezon, który bardzo wiele nas nauczył i uważam, że sezon, w którym przeszliśmy bardzo długą drogę od tego, jak startowaliśmy, a do momentu, do którego doszliśmy. Powiedz mi, jak oceniasz swój samochód, tak gdyby pod kątem rywalizacji z innymi? Samochód okazał się bardzo niezawodny, znaczy tym bardziej, że dbaliśmy o niego przez cały sezon, czyli po każdym rajdzie samochód był gruntownie przeglądany. Także jest to samochód, którym da się rywalizować, tak jak pokazał, natomiast samochód odbiegający trochę od czołowej stawki, słabszy i wymagający zdecydowanie więcej od kierowcy i wymagający dużo więcej też od pilota, co też pokazał ostatni rajd, ponieważ no, musieliśmy się naprawdę bardzo mocno napracować, żeby rywalizować z pozostałymi załogami, które dysponowały jednak mocniejszymi samochodami. Jakie masz plany w przyszłym roku? No pozostajemy prawdopodobnie nadal przy Hammerze, zobaczymy, no może w trakcie sezonu coś, natomiast rozpoczniemy sezon na pewno Hammerem. A gdzie zamierzasz startować? Będziemy startowali tak jak w tym roku, czyli będziemy kontynuowali starty w Mistrzostwach Polski oraz starty w Mistrzostwach Europy Centralnej. Czego mogę Ci życzyć w 2016? No, poprawy wyniku. Mam jeszcze coś do załatwienia także w tej klasie i żeby ten sezon był bezpieczny, tak jak ten sezon się zakończył dla nas bezpiecznie, bo pomimo tych wszystkich przygód to trzeba powiedzieć, że udało się nam go zakończyć bezpiecznie i myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich zawodników w tym sporcie, osiągnięcie tego kompromisu pomiędzy wynikiem, a pomiędzy też bezpieczeństwem własnym, tak, naszym.